Witam Państwa. Przede wszystkim gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Myślę, że to był mecz walki obu drużyn. Mecz, w którym wszyscy zawodnicy dali z siebie wszystko. Stąd zresztą myślę niski wynik. Cały czas utrzymywał się niski gdzieś tam pod koniec, gdy oddawaliśmy i my, i drużyna gospodarzy rzuty wolne. On troszeczkę urósł. Kosztował ten mecz wiele sił oba zespoły, także jeszcze raz wielkie gratulacje. Natomiast no, wiem, my jesteśmy w takim momencie, w którym następuje pewna zmiana, reorganizacja, można powiedzieć. Teraz jesteśmy w takim momencie jeszcze przejściowym i myślę, że było to wielokrotnie widać, tym bardziej, że to widać po statystykach dobitnie, bo popełniliśmy aż 20 strat, więc nasza gra ofensywna cały czas nie wygląda tak, jak powinna. Nadrabiamy defensywą. Nad ofensywą zespół będzie na pewno pracował. Również i skuteczność z dystansu też pokazuje to, że wiele sytuacji, które stworzyliśmy, nie były do końca otwarte, nie do końca tak, jakbyśmy sobie chcieli wypracować. Również mieliśmy dzisiaj, ja miałem dzisiaj problem z utrzymaniem dobrej rotacji ze względu na to, że doszedł do nas czwarty amerykański zawodnik. My do tej pory nie mieliśmy z tym problemu, no bo mieliśmy trzech obcokrajowców. Teraz jak jest czwarty, sami Państwo wiecie, że doszło dwa razy do sytuacji, gdzie na boisku było czterech obcokrajowców. Gdzieś to zaburzyło też nasze, czy moje myślenie o rotacji. To się więcej oczywiście nie może powtórzyć. No i również chciałbym, patrząc na statystyki, ograniczyć minuty Dardana, bo przez to, ile minut spędza na parkiecie, jego skuteczność jest mizerna, ale to wynika z tego, że no musi bardzo mocno pracować, a wiadomo, że pomagał nam dużo na pozycji numer jeden. DJ Thompson też, pierwszy mecz po przyjeździe i po dwóch treningach 25 minut, no ale wynika to z naszych problemów. Trudno, będziemy sobie radzić z tymi problemami i za chwilę, mam nadzieję, one się skończą, bo wrócą nasi kontuzjowani rozgrywający i co, i patrzymy z optymizmem do przodu. Dziękuję. Mateusz Bartosz, proszę bardzo. Gratulacje do drużyny ze Starogardu. Nie ukrywam, że po ciężkim tygodniu pod wodzą nowego trenera Krzysztofa naprawdę mocno trenowaliśmy, mocno przygotowaliśmy się do tego meczu, wprowadziliśmy kilka nowych rzeczy, dojechał do nas w czwartek DJ i chcieliśmy ten mecz wygrać, przełamać wreszcie tą fatalną pasę. Zabrakło może w końcówce trochę koncentracji, może siły, nie wiem. Na pewno cieszy większa liczba asyst w tym spotkaniu. Przed nami na pewno dużo pracy. Myślę, że trener też będzie chciał dużo nowych rzeczy wprowadzić, żeby ta gra nasza wyglądała lepiej. No i czekamy wreszcie na zwycięstwo. Dobry wieczór. Od razu bym chciał naprawdę pogratulować zespołu z Kutna. Tak skutecznie złapamy naszą grę w ataku. Naprawdę nam wszystko bardzo trudno wychodziło, tak byliśmy schowani. Nasze mocne strony oni tak skutecznie można wyeliminowali, można tak powiedzieć. I na początku bardzo słabo grali nasze podkoszowe zawodnicy. Naprawdę nie wiem, gdzie tam jest. No, dlaczego tak było, to wyjaśnimy później na treningu. No i pierwsze kwarty wydawało się, że robili wszystko zgodnie z planem. Niestety te zmiany niektóre zrobili tak, że stracili się ten rytm ataku. Ale wszystko mogę zrozumieć, bo chciałem dać pograć Kevinowi. Widać, że jeszcze jest nie gotowy na 100% do gry. Zawsze był trochę o jeden krok za późno i w obronie, w ataku. Ale najważniejsze, że on dostał tam swoje minuty.
myślę, że to może pomoże mu jak najszybciej wrócić do formy, to musimy ryzykować, żeby on jak najszybciej wrócił do normalnej dyspozycji, bo to będzie nasz ważny zawód. Ale kiedy nie było Sajusa, no na temat Sajusa chciałbym powiedzieć, że on jest chory, pije antybiotyki i mieliśmy taki problem, że no niestety byliśmy zmuszeni spróbować zagrać nim i mogę mu tylko podziękować, że próbował, walczył, no niestety ta sytuacja zdrowia nie pozwalała mu być na 100% grać tak jak potrafi grać i tak jak może grać. Nie? Dlatego mieliśmy problemy, jak widać na statystykach, z rękami. Zespół z Kutna bardzo ambitne walczyny, mają mocnych, dobrych, kontroszowych zawodników. I to był nasz największy problem, dlatego nie kontrolowaliśmy z góry, dlatego nie mieliśmy łatwych kont, oni ponawiali akcje, naprawdę jest bardzo trudno tak grać, kiedy przeciwnik ma drugą, trzecią szansę. No ale najważniejsze, że taki ważny mecz dla nas wygraliśmy. Była taka duża presja, wciąż uczymy się grać, kiedy jesteśmy faworytami. Nie jest to łatwo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze gdzieś tam podchodzimy ten mecz z wyżynotowanymi zespołami, to robimy to bez presji, dużo rzeczy nam łatwo udaje się. A kiedy mamy tam taką presję, że musimy wygrać, to czasami ta gra nie wygląda bardzo pięknie i fajnie, ale w drugiej połowie znowu kolejny raz pokazaliśmy taki charakter, twardą małpę i zrobiliśmy to, co powinni zrobić, wygraliśmy mecz. Dziękuję. Marcin? Dobry wieczór. Myślę, że najważniejsze, że grając dzisiaj słabo potrafiliśmy odnieść zwycięstwo. Myślę, że za to należą się gratulacje dla drużyny. Natomiast no, na pewno nie było to ładne spotkanie dla kibiców. Nam też nie wszystko wychodziło na parkiecie, mimo tego, że staraliśmy się robić wszystko jak najlepiej. Ale tak jak mówię, no, zwycięzców się nie sądzi i zapominamy już dzisiaj o tym spotkaniu i patrzymy w przyszłość, bo przed nami bardzo ważne spotkania. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Dzięki. To ta szansa jak była, to tak jest. On, no, mnie trochę dziwi takie pytanie, powiem szczerze, bo mamy zespołów 12 zawodników i nikt nie pyta na przykład, kiedy, nie wiem, Karol Michalek wróci do dyspozycji albo ktoś inny. Także Mike, myślę, już ten tydzień naprawdę nie mam do niego jakichś tam pretensji, przepracował dobrze, wraca do formy i myślę, naprawdę już tam mam nadzieję, że będzie gotowy na następny mecz i zagra dobre zawody. Także tu jeszcze chciałby to skomentować, bo to taka jest jakaś, nie chodzi tu o pana, ale w ogóle tu za tę sytuację takie jakieś szukanie konfliktów pomiędzy trenerem, zawodnikami. Myślę, nie może być konfliktów pomiędzy trenerem i zawodnikami, bo trener jest trener, a zawodniki powinni robić to, co trener im każe, jakie mogą być konflikty, tak? I w ostatnim tygodniu naprawdę Mike dobrze pracował, trenował, także nie mam pretensji. No niestety dzisiaj taki był mecz, gdzie potrzebowaliśmy innych zawodników. Może następny mecz będziemy właśnie go bardzo potrzebowali i on będzie grał.